Sobota rano, rajd Monte Carlo, chłopaki jadą, siedzimy tutaj, wróćmy jeszcze do wczoraj, bo myślę, że jeszcze myślałeś o tej sytuacji, jak znam życie, wiem, że siedziałeś nad tym, więc teraz na spokojnie. Jak zakończyłeś przygodę z rajdem Monte Carlo? Naszą przygodę zakończyliśmy w bardzo pasażerski sposób. Ogólnie, tak jak już większość pewnie wie, na odludzonej partii wjechaliśmy po 6 km z tej partii na lód. No i tak naprawdę pierwszy raz jeździłem po lodzie tym autem i przed Monte Carlo niestety nie mieliśmy lodu na testach. I tak naprawdę przez głupi błąd, może nie błąd, przez złą analizę jednego zakrętu, z reguły podtrzymanie, które było dużo bardziej agresywne chyba w ostatnim, właśnie na tym rajdzie niż na poprzednich i niż rok temu w Monte Carlo. Na zlodzonej lodzie, na tak naprawdę odpuszczeniu gazu, na odpuście gazu przez dłuższy czas auto pchało i tak, no i tak naprawdę przed zakrętem według mnie wszystko było ok. Ja jechałem w zakręt, tak jak mówię, no nie dodałem gazu, auto cały czas pchało. Tak jakby, zresztą też słychać na onboardzie wysokie obroty. No i tak naprawdę to nas zepchnęło z drogi. Na oblodzonej drodze nic, na oponie, na suchą nawierzchnię nic nie byliśmy w stanie zrobić i sunęliśmy się z drogi przy 38-40 na godzinę. Pech też chciał, że uderzyliśmy lewą stroną w drzewo przy tak niskiej prędkości, ale ponieważ tak niefortunnie uderzyliśmy, że została uszkodzona część mocowania amortyzatora, uchwytu amortyzatora i skrzyni biegów i niestety musieliśmy się wycofać z rajdu Monte Carlo. Zastanawiałem się, czy jakby nie złamałeś w zasadzie jakiejś własnej obietnicy, którą sobie dawałeś, że mówiłeś, powiem Cię, od pół sezonu zeszłego, że nie chcesz jeździć w rajdach w takiej sytuacji, tak? Na chybcika, kiedy nie wszystko jest dopięte, kiedy trzeba tam biegać i tak dalej i znów przystąpić do rajdu Monte Carlo na tej samej zasadzie, czy się mylę? No mniej więcej, chociaż tak naprawdę nie można tutaj winy, czy też szukać się jakiejś, że popełniłem błąd, czy też źle przeanalizowałem sytuację przez to. Chociaż na pewno, no umówmy się, w rajdzie Monte Carlo zawsze chciałem wystartować i tak naprawdę dla mnie był to rajd, który tak, każdy wie i zna ten rajd, może się wszystko wydarzyć i dlatego to nie jest rajd, żeby przejechać sobie go dla zabawy, dla fanu, ponieważ tego fanu może aż tak dużo nie być w zależności od warunków. Ale ogólnie no, szkoda, ponieważ tak naprawdę jechałem ten rajd bardzo spokojnie i też nawet na suchej partii zacząłem dosyć szybko, ale nie śpiesząc się za bardzo nigdzie. No i tak naprawdę, tak jak mówię, no, analiza tego poprzedniego zakrętu, tych pierwszych metrów na lodzie, aż byłem zaskoczony, że nie jest tak źle po prostu, a z tego wyszło, że wcześniejszy zakręt nie jechałem tak długo na odpuście i to auto wyhamowało wystarczająco, a do tego zakrętu, który był dużo ciaśniejszy i dużo węższy, tak naprawdę jeszcze wcześniej hamowałem i chciałem go przejechać bardzo wolno, wolniej niż 40 na godzinę, ale no po prostu elektronika, podtrzymanie i też może jakiś tam, nie wiem, trzeba dobrze przeanalizować, ponieważ no auto naprawdę pchało sporo, a do tego nie byłem przyzwyczajony, ponieważ tam rok temu na przykład ta sytuacja nie miałaby miejsca. No i szkoda, ponieważ tak naprawdę wczoraj było więcej zlodzonych partii i te pierwsze kilometry, tam była sekcja kilometrowa, to miało być takie wyczucie, co się dzieje, dlatego też miałem nawet w planie przetestowanie dwóch rodzajów podtrzymania, żeby zobaczyć, jak to się dzieje. Nawet miałem przełączać, później po tym zakręcie był taki lewy zakręt i dłuższa prosta, 100-metrowa prosta, gdzie mogłem spokojnie wszystko przełączyć, ponieważ jednak
jadąc w zakrętach nie za bardzo jest to wskazane dla mnie. No ale niestety nie dojechałem do tego miejsca, gdzie miałem to wykonać i zakończyliśmy przygodę wcześniej. Koledzy z Walkstali przy tym OS-ie wcześniej mówili, że szliście naprawdę grubo, mieliście sekundę straty do Ogiera. I teraz się zastanawiam, czy, bo to ludzie będą zarzucali to samo, że znowu kierowca Formuły 1 nie chciał jechać wolniej. Ty mówisz, że jechałeś wolniej, ale może ten margines z twojego punktu widzenia między jazdą pełną bombą a wolniej jest trochę za mały jak na pojęcia rajdowe. Znaczy ja wiem, mieliśmy 3 sekundy za Ogierem i byliśmy... No ciągle w 200. No dobrze, ale byliśmy tak naprawdę... Ja wiem, kiedy jadę zachowawczo i tak naprawdę... No tak jak mówię, tutaj ludzie mogą sobie mówić co chcą. Naprawdę sytuacja jest bardzo, bardzo klarowna. Niestety konsekwencje są duże tego wszystkiego. No ale cóż, no, tak jest życie. Szkoda, ponieważ tak jak mówię, no, ten rajd naprawdę układał się od początku całkiem nieźle dla nas. Po raz pierwszy tak naprawdę nie miałem tyle na głowie. Chociaż tak jak mówię, no, zima i nawet 5 dni przed rajdem było sporo napinki, żeby tutaj być, no ale tak jest życie, taki jest sport, taki jest motorsport i tutaj tak jak mówię, ja wiem jaka jest sytuacja i dla mnie pewne różnice czasowe mogę być z przodu 5 sekund, mogę być z tyłu 10 sekund i mogę jechać bardziej zachowawczo będąc z przodu niż będąc z tyłu. To tak naprawdę zależy od sytuacji, od kombinacji co, gdzie, jak, czym się jedzie i jakie są warunki. Powiem tak, jedna myśl nie dawała mi spać dziś. I taki widok, bo na serwisie jakby zespół pojechał, stała tylko wiata i stała ta mata, na której był zarys samochodu. Nie stał samochodu trochę jak wiesz, po zwłokach. Coś masz jakieś przemyślenia tak, horrorowe. Nie horrorowe, co po prostu goniłem ją myśl, że to może być koniec czegoś. No wiem, zobaczymy. Koniec niczego, zależy to o czym mówimy tutaj. Więc koniec pewnej ery. Nie? Znaczy, ja uważam, że w życiu są pewne, może nie ery, a każdego człowieka historie i momenty. I tak naprawdę wiele się wydarzyło przez te ostatnie 3 sezony. No, bo tak naprawdę jeżdżę 3 lata w Mistrzostwach Świata i to nawet pierwszy sezon niekompletnie. Wiele się wydarzyło, wiele pozytywnych rzeczy, też mnóstwo negatywnych. No i czy to ja do tego aż tak nie podchodzę drastycznie, że to może być jakiś koniec ery. Nie mówię o końcu świata, po prostu, że może pewien rozdział się zamyka. Bardzo możliwe, nie wiem, zobaczymy co przyniesie przyszłość i nie ukrywam, że no, ja do tego startu chyba do tego startu chciałem, znaczy podchodziłem zupełnie inaczej, a odbiór był zupełnie inny. Ja tutaj byłem tak naprawdę z mojej, tylko i wyłącznie z mojej woli tak jak mówiłem przed rajdem, nie wiem czy tobie mówiłem, ale komuś mówiłem, że tak naprawdę im bliżej ten rajd się zbliżał, tym tak naprawdę dochodziło do mnie pewne myśli, że nie powinienem mnie tutaj być, ponieważ to nie było zgodne z linią tego, co mówiłem 6 miesięcy temu. Ale niestety jest jeden problem. Do tego sportu mam dosyć dużą pasję, mimo to, że no, nie ukrywam, że parę ciężkich momentów ten sport mi dał w ostatnich 3 latach. Ale bardzo się starałem, żeby tutaj być. Wiele sytuacji się dzieje za kulisami, których tak naprawdę nawet nie będę tutaj mówił i wnikał w to, gdzie według mnie ten... Jest? Siedzi. Według mnie ten start został odebrany jako ostatnia nadzieja. A według mnie tak naprawdę ten start powinien, znaczy według tak dla mnie był, że jest to tak jakby bonus. Bonus, no, który tak naprawdę ja sobie zafundowałem i chciałem tutaj być, ponieważ
I no, zdawałem sobie sprawę z tego, że właśnie kiedyś mówiłem tydzień temu, że Monte Carlo jest takim rajdem, że przy 30 na godzinę może ci się coś wydarzy, poślizgnąć noga i może się to wszystko zakończyć. No i tak naprawdę sobie wykrakałem, ponieważ no, nie ukrywam, że z mojego punktu widzenia jest lepiej wypaść, zakończyć rajd przesadzając na tam piątym, szóstym biegu lub nie wiem, niż ześlizgując się przy tam ponad prawie, no nawet nie 40 na godzinę i będąc kompletnie pasażerem. I to tak naprawdę z głupiego błędu lub tak mówię, no, okej, nie chcę tutaj też wchodzić za bardzo w szczegóły, ale no, tak się stało, tak jak się stało i to co miałem zrobić, najgorsze jest to co miałem zrobić tam 200 metrów później, gdybym zrobił 300 metrów wcześniej, to by się, znaczy 100 metrów wcześniej, to by się nic nie stało, jestem tego pewny, no ale niestety się stało. Tak, motorsport jest priorytetami. Czy masz już, podjąłeś decyzję jakąś pewną, co myślisz w przyszłości, czy czekasz na jakieś wiadomości ciągle, jaki jest twój status w tym No, momencie? nic się nie zmieniło, rozmawialiśmy 3 dni temu. No ja wiem, ale to było 3 dni temu. No, ale to właśnie to jest piękne i też nie do końca sądzę, że nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, że pewne decyzje się nie podejmują z dnia na dzień. Okej, moje decyzje się nie podejmują z dnia na dzień i tak naprawdę ja wiem, co bym chciał robić i zresztą mówię to od dłuższego czasu. A to, że nie robię tego, no to są jakieś tego przyczyny. Ale tak jak mówię, każdy ma w swoim tak jakby podwórku i ogródku jakieś swoje problemy i uważam, że po prostu czas pokaże i tyle. A tak jak mówię, możecie spać spokojnie, że jak będzie decyzja, to ona zostanie poinformowana. Tutaj nie mam co ukrywać. Zaskakujące było to i też trochę niepokojące, kiedy mówiłeś, że rozważasz, że możesz przez dłuższy czas w ogóle trzymać się z dala od sportu samochodowego. Jest to zaskakujące, po pierwsze Ja nie dlatego, że powiedziałem, że się będę trzymał dalej od sportu samochodowego. inaczej, o to, że nie będziesz startował. To są dwie różne rzeczy. Rozumiem. No chodzi mi o jazdę i no, jest to duża zmiana. W sensie ciężko mi sobie Nie wiem, wyobrazić ciebie nie ciężko, jeżdżącego wiesz przez dłuższy co, ja czas. przeszedłem przez okres, gdzie nie startowałem przez 1,5 roku i nie był to najlepszy okres mojego życia, a według mnie bardzo dużo mi dał. Dlatego też z punktu widzenia sportowego uważam, że akurat w cudzysłowiu cisza, brak startów przez jakiś okres może mi jeszcze, znaczy akurat w tym momencie i w tych okolicznościach może mi bardzo dużo dać, jeśli chodzi o no życie sportowe, o, można tak określić. Chociaż tak jak mówię, no, do tego wszystkiego trzeba poczekać, cierpliwości i będę miał dużo pracy, a to czy coś z tego wyjdzie, czy nie, zobaczymy. Czy będziesz na torze wyścigowym? Tak jak w zeszłym roku mówiłeś, że jeśli nie tu, to tu. Czy to jest Nie ciągle on track? wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, gdzie będę. No.